Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam Opatrzność Boża Transcendentna Mądrość Miłująca, Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 14 maja 1986 roku. Na powtarzające się i czasem pełne wątpliwości pytanie o to, czy i w jaki sposób Bóg jest dzisiaj obecny w świecie, wiara chrześcijańska odpowiada jasno i z niezachwianym przekonaniem. Wszystko, co stworzył, Bóg opatrznością swoją zachowuje oraz kieruje. W takich to zwięzłych słowach ujmuje Sobór Watykański I objawioną naukę o opatrzności Bożej. Wedle objawienia, którego bogaty wyraz znajdujemy w Starym i Nowym Testamencie, w pojęciu Bożej opatrzności zawierają się te dwa elementy. Element troski – zachowuje, a równocześnie element władzy – kieruje te dwa elementy wzajemnie się przenikają. Bóg jako Stwórca posiada w stosunku do całego stworzenia władzę najwyższą. Dominium altum. Określenie analogiczne do suwerennej władzy władców ziemskich. Wszystko bowiem co stworzone z racji samego stworzenia należy do Boga jako Stwórcy. Konsekwentnie więc od niego też zależy. Poniekąd bardziej jest Boże a później swoje. Zachodzi to w sposób tak radykalny i całkowity, że zdecydowanie przerasta każdą analogiczną zależność między władcą a poddanymi na ziemi. Władza stworzyciela, kieruje, wyraża się jako troska ojca, zachowuje. W tym zawiera się niejako sam rdzeń prawdy o Bożej Opatrzności. Tę samą prawdę oddaje Pismo Święte. Przy pomocy innego jeszcze porównania, gdy głosi: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Psalm 23. Jakże wspaniały to obraz. W starożytnych symbolach wiary i w tradycji chrześcijańskiej pierwszych wieków, wyrażano prawdę o opatrzności, mówiąc o Bogu, omni co jest odpowiednikiem greckiego. Pantokrator. Jednakże to miano nie zawiera w sobie owego bogactwa i piękna biblijnego pasterza, jakie oddaje prawda objawiona. Opatrzność Boża jest bowiem władzą pełną troski, odpowiada zaś odwiecznemu planowi mądrości i miłości, w kierowaniu światem stworzonym, a w szczególności losami ludzkiej wspólnoty. Owa troskliwa władza Bożej Opatrzności jest z jednej strony pełna mocy, Równocześnie zaś pełna dobroci. Wedle wyrażenia Księgi Mądrości, przytoczonego w tekście Soboru Watykańskiego I, z mocą fortiter i pełnią dobroci, sławiter, sięga od krańca do krańca, czyli ogarnia, wspiera, strzeże. I według innego porównania biblijnego, karmi niejako wszystko, co stworzone. W tym samym duchu wypowiada się księga Hioba. Wielki jest Bóg w swej Wszechmocy, któż takim mistrzem jak On. On krople wody podnosi, mgłę na deszcz skrapia. One płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi. Tak utrzymuje ludzi i żywność daje obficie. Blask jego chmury rozpędza słońce rozprasza obłoki. Wszystkie nakazy wykona na całej powierzchni ziemi. Podobnie księga Syracha. Rozkazem swoim rzuca on błyskawice i szybko wysyła pioruny, sługi swego sądu. Psalmista zaś wysławia potęgę, wielką dobroć i wspaniałą chwałę Boga, który swym miłosierdziem ogarnia wszystkie dzieła. Potem mówi: Oczy wszystkich oczekują ciebie, ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. I dalej, każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. Pismo święte na wielu miejscach sławi opatrzność Bożą jako najwyższą władzę nad światem, która pełna troski o wszystkie stworzenia, a w szczególności o człowieka, posługuje się sprawczą mocą przyczyn stworzonych. W tym właśnie przejawia się stwórcza, a zarazem władczo przewidująca mądrość Boga, analogiczna do istotnego przymiotu ludzkiego, jakim jest roztropność. Albowiem Bóg, który przewyższa wszystko co stworzone, Równocześnie sprawia, że stworzony świat przedstawia ów wspaniały ład, który można stwierdzić zarówno w makro, jak i w mikrokosmosie. To właśnie opatrzność, jako transcendentna mądrość Stwórcy, przyczynia się do tego, że świat nie jest chaosem, ale kosmosem. Tyś wszystko urządził pod miarą i liczbą, i wagą, Księga Mądrości. Chociaż sposób wyrażania się Biblii zdaje się odnosić wszystko wprost do Boga, tym niemniej dostatecznie wyrazista pozostaje różnica pomiędzy tym, co jest właściwym działaniem Boga Stwórcy jako przyczyny pierwszej, a tym, co należy do przyczynowości własnej stworzeń, przyczyn drugich. W tym miejscu pojawia się pytanie bardzo istotne dla współczesnego człowieka: pytanie o autonomię stworzenia. A więc o rolę twórcy świata, jaką człowiek pragnie sprawować. Otóż, według wiary chrześcijańskiej, to właśnie transcendentna mądrość stwórcy sprawia, że Bóg jest obecny w świecie jako opatrzność, równocześnie zaś sprawia, że świat stworzony posiada ową autonomię, o której mówi Sobór Watykański II. Bóg bowiem wszystko utrzymując, sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Samego faktu, że są stworzone mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek. Równocześnie Bóg panuje nad wszystkim w taki sposób, że świat żyje w sytuacji prawdziwej autonomii, zgodnej z wolą Stwórcy. Opatrzność Boża wyraża się właśnie w tak pojętej autonomii rzeczy stworzonych. W niej okazuje się właściwa Bogu moc i słodycz zarazem. W niej się potwierdza, że opatrzność stwórcy, jako transcendentna i zawsze tajemnicza mądrość, ogarnia wszystko, sięga od krańca do krańca. We wszystkim się urzeczywistnia ze stwórczą mocą i stanowczością, fortiter, pozostawiając równocześnie kształtowanie się i rozwój świata samym stworzeniom jako przyczyną drugim, immanentnym, na co wskazuje owo sławiter. Z Księgi Mądrości. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga posiada w owym immanentnym kształtowaniu świata od początku miejsce szczególne. Według Księgi Rodzaju zostaje stworzony, aby panował, aby czynił sobie Ziemię poddaną. Uczestnicząc jako podmiot rozumny i wolny, a równocześnie na miarę stworzenia, w panowaniu Stwórcy nad światem. Sam dla siebie staje się również poniekąd opatrznością, jak to wspaniale wyraził święty Tomasz. Z tej samej racji jednakże jest obarczony od początku szczególną odpowiedzialnością zarówno wobec Boga, jak też i wobec innych stworzeń, szczególnie wobec innych ludzi. To, co na temat opatrzności Bożej mówi tradycja biblijna Starego Testamentu: Nowy Testament potwierdza i wzbogaca. Wśród wszystkich słów Jezusa na ten temat szczególnie przejmujące są te, które czytamy w Ewangeliach świętego Mateusza i świętego Łukasza. Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga. I o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy. A Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się Lilią na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przeodziewa to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? W słowach powyższych Pan Jezus nie tylko potwierdza wszystko, co na temat opatrzności Bożej zostało powiedziane w Starym Testamencie, ale pogłębia to, co dotyczy człowieka, poszczególnych ludzi, których Bóg traktuje bardzo łagodnie, po ojcowsku. Piękne są bez wątpienia strofy psalmów sławiące Najwyższego jako ucieczkę, ostoję, i pocieszenie dla ludzi, jak w Psalmie 91. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z Nim w utrapieniu. Wspaniałe to słowa, a jednak słowa Chrystusa zdają się sięgać jeszcze nieporównanie głębiej. Wypowiada je syn, który, prześwietlając wszystko, co na temat opatrzności zostało powiedziane, daje najszczególniejsze świadectwo tajemnicy swojego Ojca. Tajemnicy opatrzności i troski ojcowskiej, która ogarnia każde stworzenie, choćby najmniej znaczące. Jak trawa polna czy wróble, o ileż bardziej człowieka. Chrystus to nade wszystko pragnie uwydatnić. Jeśli opatrzność Boża okazuje się tak szczodra wobec stworzeń, nieporównanie niższych od człowieka, o ileż bardziej odnosi się ona do Niego. Została w tę ewangeliczną przypowieść o opatrzności głęboko wpisana ta sama prawda o hierarchii wartości, jaka obecna jest od początku w księdze rodzaju. W opisie Stworzenia człowiek posiada prymat nad rzeczami, prymat swej natury i swojego ducha, prymat w trosce i opiece opatrzności i w sercu Boga. Równocześnie z całym naciskiem Jezus głosi: Człowiek tak uprzywilejowany przez Stwórcę ma obowiązek współdziałać z opatrznością na miarę Bożego obdarowania. Nie wolno mu zaniżać tej miary do samych wartości zmysłowych, użytkowych, materialnych. Winien szukać nade wszystko Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie mu dodane. Słowa Chrystusa skierowują naszą uwagę w stronę tego szczególnego wymiaru opatrzności, w centrum którego znajduje się człowiek, istota rozumna i wolna. Temu też wypadnie poświęcić dalsze rozważania. Katechezy obecnego cyklu dotyczą tajemnicy Bożej Opatrzności tajemnicy, o którą człowiek nieraz zapytuje, zwłaszcza w momentach cierpienia i do której się odwołuje jako do ostatecznego punktu odniesienia, gdy chodzi o sens Jego życia, Jego egzystencji tu na Ziemi. I słusznie. Prawda o opatrzności Bożej jest ściśle związana z prawdą o stworzeniu i jest głęboko wpisana w całe objawienie, w całe Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Urząd Nauczycielski Kościoła zwięźle streścił tę prawdę w czasie Soboru Watykańskiego I, mówiąc, że wszystkim, co stworzył, Bóg kieruje z ojcowską troską, która nazywa się opatrznością. W każdym razie te dwa momenty w tajemnicy Bożej Opatrzności wprawdzie o Bożej Opatrzności, uwydatniają się w całym Piśmie Świętym. Przede wszystkim jest to moment troski i ten moment wychodzi na plan pierwszy, zwłaszcza w Ewangelii, zwłaszcza w słowach Chrystusa, w tych wzruszających, zdumiewających słowach, które czytamy u świętego Mateusza i świętego Łukasza, o liliach polnych, o ptakach niebieskich itd. Ojcowska troska o człowieka w Starym Testamencie. Wyrazem tej samej wizji opatrzności są słowa psalmu o dobrym pasterzu. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Równocześnie drugim elementem tej prawdy, a poniekąd logicznie pierwszym, jest element rządów Boga nad światem. Bóg rządzi światem, który stworzył. Rządzi z tej racji, że stworzył. Rządzi jako Stwórca, władza jako Stwórca, jest najwyższym władcą świata. Mieć ufność do Opatrzności to znaczy mieć równocześnie ufność do rządów Boga nad światem, które są ostatnim punktem odniesienia. To są na pewno rządy sprawiedliwe. To odwołanie do sprawiedliwości Bożej jest równocześnie odwołaniem się do Bożej Opatrzności. Prawda o Bogu jako tym, który rządzi światem. Jest oczywiście wpisana głęboko w całe objawienie. Znajdujemy wyraz tego w różnych księgach Starego Testamentu, może szczególny wyraz w Księdze Mądrości, ponieważ atrybutem tych opatrznościowych rządów Boga nad całym stworzeniem, zarówno makro, jak i mikrokosmosem, jest mądrość. Mądrość wyraża się w dziełach stworzenia, i mądrość wyraża się równocześnie w kierowaniu stworzeniem. Ta mądrość sprawia, że Bóg kieruje stworzeniem przy pomocy stworzeń to jest bardzo ważny element prawdy o opatrzności. Samym stworzeniom dał Bóg niejako zdolność autosterowania. Obdarzył ich pewnymi dyspozycjami naturalnymi. Poddał stworzenia prawom, porządkowi naturalnemu. O tym mówi bardzo mocno Sobór Watykański II, podkreślając w tym znaczeniu autonomię rzeczywistości stworzonej. W szczególny sposób oczywiście odnosi się to do człowieka, ponieważ Bóg stwarzając człowieka takim, jakim go stworzył, na swój obraz i podobieństwo, uczynił człowieka w pewnym sensie stworzoną opatrznością. To bardzo uwydatnia święty Tomasz, jak zresztą całe Pismo Święte i sam Chrystus w słowach do których się już odwołałem. Człowiek jest opatrznością. Ma więc kierować się zrozumieniem rzeczywistości i wedle tego zrozumienia rządzić innymi stworzeniami, a przede wszystkim sobą samym. Cała moralność wedle mądrości starożytnej i mądrości świętego Tomasza syntetyzuje się w cnocie roztropności, a roztropność to jest właśnie opatrzność. Opatrzność na miarę stworzenia, na miarę człowieka. Otóż to wszystko, co na temat opatrzności zdołaliśmy zebrać w dzisiejszej katechezie, jest oczywiście tylko małą próbą syntezy. Ważne jest to, co w swoich słowach o opatrzności ojcowskiej mówi na końcu Chrystus: Nie troszczcie się o to, co będziecie jedli, co będziecie pili, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. W tych słowach jest ogromnie wiele powiedziane. Jest wyrażona cała prawidłowa hierarchia wartości, którą Bóg stosuje do stworzenia, do człowieka, w swojej ekonomii zbawienia, i którą człowiek powinien przejąć i kierować się nią. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne jest poniekąd drugorzędne, będzie Wam dodane. I tak jest. Rozważmy tę wielką prawdę wiary o opatrzności Bożej. Starajmy się stale pogłębiać jej zrozumienie, zrozumienie w wierzy, a nade wszystko kierujmy się nią w życiu. Niech będzie dla nas światłem naszych dróg pierwszym i ostatnim odniesieniem dla rozważań na temat sensu naszego życia i na temat celowości naszego życia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych, poczynając od Księży Kardynałów, cały Kościół w Polsce.

si sì, in cielo e in terra, ma nel nostro quotidiano ci sono che e dimitte l'obice vita nostra, si sì, curare i nostri e i nostri, et e tre induca in tentazione.